Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co zrobić w momencie, gdy Wasz kocioł gazowy nie działa, nie grzeje, grzejniki są zimne, w domu jest chłodno, centralne nie pracuje tak jak powinno. Przychodzicie do swojego kotła gazowego, jak tutaj widzicie, i nagle coś na wyświetlaczu mruga. Mruga oznaczenie literowo-cyfrowe. Jak widzicie, tutaj na filmie mamy kocioł firmy Termet, ale nie dotyczy to tylko Termeta, również innych producentów. W momencie, jeżeli Wam mruga na wyświetlaczu oznaczenie literowo-cyfrowe, to oznacza kod błędu. Czyli kocioł nie jest w stanie pracować prawidłowo, czegoś mu brakuje, coś się dzieje, bądź czasami się zepsuł. Wszystko zależy właśnie od rodzaju tego błędu, od numeru tego błędu. I dość często się spotykam właśnie, że przyjeżdżam do naprawy, dzwonicie do mnie, słuchaj, bo jest problem, kocioł nie grzeje, coś tam się świeci i tak dalej. W momencie, tak jak tutaj, jak widzicie, mamy w momencie przyjazdu, przyjeżdżam, patrzę na wyświetlacz i mamy błąd, kod błędu E01. Są błędy, czy są kody błędów, które możecie sami naprawić, powiedzmy, czy sami zlikwidować ten błąd i przywrócić piec do normalnej pracy. Oraz są takie błędy, które wymagają faktycznie ingerencji serwisanta, ingerencji fachowca, osoby, która się na tym zna. Natomiast w przypadku, tak jak tutaj widzicie na filmie, mamy kod błędu E01. Jak odczytać ten błąd? Otóż zapraszam Was do instrukcji swojego pieca gazowego. W naszym przypadku instrukcja firmy Termet. Otwieramy spis treści i szukamy odpowiedniej rubryki, która jest zatytułowana Wykaz błędów. Jak widzicie, tutaj mamy wykaz błędów. Jest to strona numer 19. W każdej, czy też może nie w każdej, ale w większości instrukcji kody błędów znajdują się gdzieś na ostatniej, przedostatniej lub na końcowych stronach właśnie instrukcji. I w naszym przypadku, jak widzicie, mamy tutaj tabelę kodów błędów i E01. Odczytujemy sobie błąd E01, czyli brak płomienia na palniku. Następuje trzykrotne samoczynne próby zapłonu. Jeżeli po trzech razach kocioł się nie odpali, następuje wyłączenie kotła z blokadą. I tutaj mamy uwagi, czy też uwagi, jak usunąć błąd, sprawdzić, czy otwarte są kurki gazowe oraz czy gaz dochodzi do kotła. Nacisnąć przycisk reset. W naszym przypadku jest to błąd właśnie, który na przykład możecie sobie sami wyeliminować. Nie musicie do tego wzywać fachowca. Otóż, zwróćcie uwagę, mamy zakręcony zawór gazowy. Odkręcamy zawór, puszczamy gaz. Następnie wciskamy przycisk reset. W przypadku Termeta jest to przycisk reset jest tak jak przycisk włączania, wyłączania kotła. Naciskamy przycisk reset, czekamy, aż kocioł się sam zrestartuje, że tak powiem. I proszę bardzo, kocioł odpalił. Zaraz pojawi nam się, o, jest płomyczek. Proszę bardzo, kocioł pracuje. Gaz odkręcony, kocioł pracuje. Mamy usterkę usuniętą. Dla większości może się to wydawać prosta czynność, natomiast spotykam się w swojej pracy, że dużo osób nie potrafi właśnie odczytać tego oznaczenia literowo-cyfrowego, które miga, które jest wyświetlane na wyświetlaczu, i przez to dzwonicie, wzywacie od razu swoich serwisantów, swoich fachowców. Natomiast są, tak jak wspomniałem na początku filmu, jeszcze raz powtórzę, są błędy, które jesteście w stanie sami wyeliminować, niekoniecznie ingerując w piec. Oczywiście nie zachęcam, jeżeli nie znacie się na tym, nie macie pojęcia, nie macie odpowiednich narzędzi i tak dalej, nie ingerujcie w piec. Natomiast jeżeli są błędy, które oznaczają właśnie brak gazu poprzez zamknięty zawór, bądź, jak tutaj jeszcze Wam pokażę w instrukcji, są błędy, które na przykład oznaczają, nie wiem, zbyt niskie ciśnienie w układzie, na przykład błąd E09 w przypadku Termeta, nieprawidłowe ciśnienie w instalacji, czyli na przykład ciśnienie Wam zejdzie gdzieś tam po lecie, najczęściej po przestoju, czyli przed sezonem, puszczacie kocioł, nagle okazuje się, że wyskakuje błąd E09, czyli nieprawidłowe ciśnienie. Wystarczy dobić odpowiednie ciśnienie do instalacji i wtedy również kocioł rusza. Także są takie błędy, które śmiało możecie sami usunąć, niekoniecznie wzywając od razu serwisanta. Ale również występują takie błędy, gdzie trzeba po prostu już ingerować w środek kotła, sprawdzić, co mu się dzieje. Wtedy jak najbardziej serwisant, czy też osoba, która się na tym zna, jest jak najbardziej potrzebna. No i chyba tyle. Myślę, że tym filmem, mam nadzieję, że tym filmem wyjaśniłem wątpliwości. Większość osób będzie wiedziała, co to znaczy, jak
mruga nam na wyświetlaczu oznaczenie literowo-cyfrowe, spojrzył w instrukcję, będziecie w stanie sami sobie naprawić, no to super. Jeżeli będzie to błąd wymagający ingerencji fachowej, że tak powiem, no to już wtedy zachęcam do kontaktu ze swoim serwisantem, czy też osobą, która się na tym zna i wtedy taka osoba przyjedzie, na przykład taka jak ja, przyjedzie, sprawdzi, przeglądnie kocioł i wtedy Wam go uruchomi. Także myślę, że to, co chciałem powiedziałem, temat wyczerpał. Dajcie znać w komentarzach, czy macie takie sytuacje też u siebie, czy zdarzyło Wam się właśnie wezwać serwisanta do takiego błędu, który nie wymagał dużej ingerencji. Polubcie ten film, niech szybuje jak najwyżej, niech więcej osób zobaczy, które są zainteresowane. No i zapraszam Was do kolejnych filmów. A za dzisiaj dzięki, pozdrawiam wszystkich, cześć.